Za nami duża część obozu przygotowawczego w Gniewinie. To nie pierwszy taki obóz w Twojej karierze. Jak oceniasz te przygotowania na tle innych? Na pewno ciężki obóz, bo to trzeba sobie stanowczo powiedzieć, że naprawdę dobrą pracę tutaj wykonaliśmy przez te bodajże 9 dni, jakie tutaj spędziliśmy, ale no tak trzeba. No, trzeba naładować akumulatory po to, żeby w lidze wyglądać dobrze i mieć siły do 90 minuty grać do przodu i o zwycięstwo, bo taki będzie nasz cel. Macie już wiele kilometrów w nogach, ale tych sił nie zabrakło, żeby pokonać APL Nikozja w ostatnim sparingu. Wiem, że nie przywiązuje się może wielkiej wagi do takich meczów towarzyskich, ale jednak zwycięstwo cieszy, a też po przerwie, kiedy grałeś w obronie, żadnej straconej bramki, to również powód do zadowolenia. Na pewno na te mecze kontrolne w okresie przygotowawczym trzeba patrzeć inaczej, bo tak samo my, jak i każda drużyna przebywająca na zgrupowaniach przedsezonowych ciężko pracuje, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest wszystko, ten termin podporządkowany jest temu, żeby spożytkować go na jak najcięższą pracę, żeby przyniosła efekty w lidze, więc cieszy fakt, że wygrana, bo naprawdę zagraliśmy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie parę składnych akcji, które gdzieś tam były wcześniej, w zeszłym sezonie przede wszystkim, pracowaliśmy nad nimi i gdzieś to przyniosło efekt również w sparingu z APL-em, więc na pewno cieszy fakt, że zdrowie dopisuje, bo to jest najważniejsze w tym okresie przygotowawczym, żeby każdy go naprawdę solidnie przepracował. Tak jak spojrzymy na formacje defensywne, to tylko jedno nowe nazwisko póki co, to jest Gamakow. Ta stabilizacja chyba tylko może Wam pomóc, jeśli spojrzymy na tą grę trójką z tyłu. Na pewno stabilizacja, szczególnie w bloku defensywnym, jak najbardziej służy, no bo gdzie jak nie tam, trzeba się rozumieć bardzo dobrze, więc oczywiście w drużynie potrzeba świeżej krwi, potrzebujemy zawodników, którzy tylko i wyłącznie podniosą jakość naszej drużyny, więc na pewno te transfery, które zrobiliśmy, są jak najbardziej pozytywne i na pewno drużyna na tym zyska. To już ostatnie dni tego obozu w Gniewinie, do ligi coraz bliżej to na pewno, ale chyba coraz bardziej też nie możecie się tego doczekać. No na pewno tak, no każdy z nas już by gdzieś tam ten obóz chciał zakończyć, bo no tak jak powiedziałem, ciężka praca, tak tutaj pan Marek może potwierdzić, że wykonujemy bardzo dobrą robotę i tak, no każdy nie może doczekać się tego, że zaraz rusza liga i każdy z nas chce sprawdzić się na tle drużyn i grać te mecze o jak najwyższą stawkę.